to rozpoczynamy dalszą część. A mianowicie będziemy, wiecie, do czego wracać? Do XP! Instalujemy XP w tym momencie na tym. W sumie on jest pod ten system tak naprawdę zdesignowany, a więc wracamy. Płyta CD-ROM już sobie siedzi. Zresztą słychać, jak ją czyta. Dysk jest puściutki. Dowolny klawisz spowoduje rozruch CD. Tak, wiecie, co to oznacza. O tak, to chyba też wiecie, co oznacza. Instalator systemu Windows. Instalator ładuje pliki biblioteki DLL debugera Yondra. Dodam jeszcze, że zanim to zrobiłem, dysk twardy jest całkowicie czyściutki. Nie ma na nim ani siódemki, ani dziesiątki, ani niczego. Jest jedynie uszkodzony boot manager siódemki, który został na koniec. Dobra, kochani, jak widzicie, jesteśmy w momencie, kiedy w lewym górnym rogu miga nam separator. Zobaczcie te kąty widzenia, ale matryca matowa to jest w porównaniu do tego coś. W każdym razie miga nam obecnie separator, dysk pracuje. Zresztą sami widzicie po diodzie, która się pokrywa z diodą nagrywarki na dysku. Tylko tak dziwnie synchronicznie pracuje, okej, już asynchronicznie. Ale to jest XP, więc tutaj naprawdę, kochani, potrzebujemy cierpliwości. Jeszcze raz cierpliwości. Dobra, kochani, zmieniła się trochę godzina, mamy 17.50. Zrobimy sobie instalację XP-ka, tak jak już mówiłem. Niestety płyta tamta była mocno uszkodzona. Mogę wam pokazać, jak widzicie tutaj, niż z tej płyty, ale o, dobrze widzicie, przebarwienie tutaj na górnym rogu jest i przez to płyta się czytała w nieskończoność. I napęd wariował. Mamy uszkodzoną warstwę płyty z danymi, niestety. A więc wypaliłem nową CD-RW, jedziemy dalej. Oczywiście Enter dalej. Badanie dysku, czekaj. Oczywiście F8 zgadzam się. I teraz wybieramy sobie obszar na nasz system. D, usuń partycję, D, usuń partycję. Tutaj formatuj partycję NTFS szybkie. Formatowanie, jak dawno tego nie widzieliśmy. Uhuhu. A dziwo, powiem wam, że tutaj w Toshibie ten dysk jak na 40 giga, on jest bardzo szybki, naprawdę. To chyba jest 7200 nawet. Tak myślę, bo jest bardzo szybciutki jak na te malutkie 40 giga, więc to nie jest wcale taki zły dysk, chociaż mało pojemny. Dobra, instalator kopiuje pliki, w tym momencie mamy instalację naszego XP-ka. Widzimy się przy 99%. O, już mamy pierwszy problem, czyli nie udało się skopiować pliku. Jeśli instalujesz dysku CD, upewnij się, że w stacji dysków CD-ROM znajduje się dysk CD, no. Nie no, z dyskietki instalujemy. Ta płyta jest czysta, kochani, więc... No to czeka nas zabawa. KukoDriver.cab. Jeżeli to jest pakiet ze sterownikami, okej, ryzykujemy, escape pomiń. 10. Poszedł dalej. Co myśleliście, że przy 90% się spotkamy? 99%. Nie, to jest XP tutaj, jest wszystko niewiadomo tak naprawdę i w każdym momencie może się wykrzaczyć, jeszcze na takim sprzęcie. Dobra, zaczyna się robić kolejna komedia. Kodak DC ICM. Spokojnie, to nie jest Kodak, możemy sobie ten plik akurat pominąć. To jest Toshiba. Niektóre rzeczy, jeżeli mamy pojęcie, jakie to są, możemy pomijać. Z Kodaka tutaj akurat nie mamy nic. I mam nadzieję, że po minięciu takich drobniutkich plików on i tak ruszy. Płyta jest czyściutka, laser jest czyściutki, sam wszystko czyściłem, więc to już może być jedynie problem tego CD-ROMu, który jest totalną chińszczyzną i ma ogromne problemy właśnie z czytaniem płyt. CD-ROM właśnie w tym modelu. O, już kolejny. Co tym razem? NDWDM MSP DLL. WDM to już nie brzmi za dobrze ten sterownik. Aż to jest plik DLL. MFC40. Ale będzie okrojony. Na szczęście mam nadzieję, że akurat tak nam się przyfarci, że te rzeczy nie będą dotyczyć naszego hardware'u. Oby. CD-ROM chodzi bardzo niepewnie. Wypaliłem nawet rufusem dla zładką dla starszych BIOSów na pana, ale no niestety tutaj mamy BIOS początkowy, który nie chce butować mojego pendrive'a. Ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego, ani taty czwartego, ani taty pierwszego, ani taty drugiego, ani taty trzeciego, ani taty czwartego. Więc sami widzicie, z czym tu muszę pracować i na czym tu muszę pracować. Chyba zaraz, kochani, zbliżamy się do wiekopomnego końca naszej instalacji. Chyba, że teraz walnie błąd na WM... Dobra, jednak nie. Miejmy nadzieję, że już nie walnie błędów, bo już walnęło takich chyba ze 4 i z 5, z czego 2 udało mi się naprawić, a resztę pominąć. Więc ciekawie ten system na pewno będzie działać. Jak teraz na CAPI SYS się rozjedzie... No, tak myślałem, bo to już są takie bardzo mocno podstawowe pliki. Czekaj, aż instalator
i inicjuje konfigurację systemu Windows XP. Okej, okay. Ładowanie pliku informacyjnego hi vcls dmregi.bosch. Enter, ponownie uruchom komputer. Dawno nie widziałem tego czerwonego paska. Ponowne uruchomienie komputera. Boot screen, czarno, CD-ROM chodzi, separator miga w lewym górnym rogu. Robić rozruch CD? Nie, tym razem. Powinien już zbootować XP-ka z tego co przekopiował. I mamy z powrotem XP-ka. I startuje nasz drogi instala... Aha, okej, okay, już mamy błąd, że pewnego pliku nie ma. Dobra kochani, tu już się zaczynają problemy przez LSRV uszkodzony do niego DLL, do egzeka. Niestety jest on odpowiedzialny za instalator. Niestety nie możemy przejść dalej. I cały czas tkwimy na 39 minutach po restarcie instalatora. Nasz dysk w zasadzie, nasz napęd w ogóle nie chodzi, w ogóle dysku nie czyta. No, także fajnie. Instalowanie systemu Windows stał na 39 minutach i walnął błąd ostatnio. Teraz miejmy nadzieję, że ten czas się będzie zmniejszać, a jeżeli nie będzie się zmniejszać, to zauważymy wyraźnie, że nasz dysk twardy bądź też CD-ROM nie pracują i ta dioda będzie po prostu zgaszona tak jak przed chwilą była. Znaczy, że nic się nie dzieje, instalator jest uszkodzony i stoimy w miejscu. Teraz akurat wręcz widzimy, że cokolwiek się dzieje, bo to samo miałem z uszkodzonym plikiem. Na tym samym etapie instalacji utknąłem i... Było tutaj zupełnie ciemno. Dioda od działania pracy dysku miga, że cokolwiek się dzieje i czas instalacji jak na razie jest 39 minut i ten pasek się pojawił, instalowanie urządzeń 37 minut. Dobra, cokolwiek się dzieje, jesteśmy w domu prawie, że... Uff, czyli prawdopodobnie to był jakiś drobiazg od drukarki albo coś. Na szczęście to nie był jakiś rzecz bardzo istotny, jak na przykład lsaa.exe albo lsaa.dll do egzeka, który rozjechał cały instalator i nie dało się zainstalować poprzednio. A teraz, uff, instaluję urządzenia. Dobra, ale na takich starych lapkach, jak mają wyrobione nagrywarki, jakieś jeszcze chińskie, nie LG, nie markowe, nic, no to naprawdę jest ciężko, jak widzicie, bez pendrive'a, jeżeli się nie da zbootować z pendrive'a, bo niestety ten BIOS jest na tyle stary, że nie daje rady. Także jak widzicie, instalowanie urządzeń już jest... No, około 70%. Co teraz? Opcje regionowe. No dobra, przejdźmy przez to. Dalej. Wybaczcie kochani, ale Windows mi nie domagał. W końcu udało mi się znaleźć działający klucz. I tak. Zagrzeb, Sarajewo. Ciekawe skąd pobrał sobie godzinę, to mnie zastanawia. Skoro nawet nie ma łącza internetowego, ale dobra. I teraz mamy instalowanie sieci, jeśli oczywiście jakakolwiek by tu było, bo Wi-Fi żadnego nie uświadczymy, poza modemem ADSL, który jest jedynie wejściem na RJ11 podłączonym pod moduł znajdujący się w naszej płycie głównej, wsadzony w slot na takiej tasiemce. Dobra. W każdym razie musimy na koniec to zrobić, żeby już ukrócić męki temu lapkowi pod dziesiątką. Spróbujemy go może pod neta podłączyć jak ostatnio, co? Tylko nie wiem, czy jest konfigurowany po wyłączeniu. Standardowe, grupa robocza. Wiecie, co tutaj się wpisywało, no nie? Work, group, tak jak przed laty. Do domeny nie będziemy go podłączać, bo w domu jako takiej domeny nie mam. Macie ASMR schodzącego napędu w stacji DVD-ROM. To się nazywa kultura pracy, co nie, kochani? Kończenie instalacji. Instalowanie elementów menu start. Zapisywanie ustawień. Mamy niebieski ekran. Chyba restart, kochani. Dokładnie. A jak idzie restart, w tym czasie ciekawostka z naszego serwerka. W tym roku Samsung wznowi produkcję
Fan Edition, nasz admin oraz główny kierownik administracji Michi oczywiście z tego powodu się cieszy, pozdrawiamy go serdecznie, a tymczasem wracamy do XP Professional. Oczywiście nie butujemy z napędu, teraz nasz system powinien sam się zbutować albo kontynuować pracę instalatora, aby poprawić wygląd elementów wizualnych systemu Windows, automatycznie dopasuje rozdzielczość ekranu. Wow, tego nie widziałem, system Windows może dostosować rozdzielczość ekranu, jeśli możesz przeczytać tekst, kliknij OK. Okej, okay. Czekaj. Jeju, jak ja dawno nie widziałem tego, czekaj. I tej czcionki. Myślałem, żeby przywrócić mu wersję Home Edition, na której bazowo zaczynaliśmy nagrywanie, ale postanowiłem postawić mu Professional, chociaż do Home Edition jest kodzik pod nim, lecz niestety nie działał z tym Home Edition, którego wziąłem z neta. Dobra, system Microsoft Windows, zapraszamy. Oczywiście super muzyka welcome'owa, ale... ze względu na to, że prawdopodobnie nie mamy sterownika dźwięku, no to niestety nie usłyszymy tytułu WM-a. Co ciekawe, ten znaczek zapytania był animowany. I to jak dynamicznie na tamte czasy. Nie mój lapek, więc customowa. Według założeń, jakie tata mi ustalił. Dziękujemy, gratulacje, masz rozpocząć pracę. A ty co nam powiesz na koniec, to samo? Mogę ci pomóc. Zamknij menu, powiedz o coś, jak wypełnić rejestrację. Rejestrację z pulpitu. A, dobra, nie rejestrację z pulpitu, tylko rejestrację z pulpitu. Okej, okay. Dobra. Dalej. I co, kochani? Zapraszamy. Szkoda, że nie ma sterownika dźwięku i nie ma karty dźwiękowej zgodnej z WDM-em takiej, aby mógł odtworzyć tytuł WMA w trakcie instalacji, ale na końcu właśnie teraz trzeba je sterowniki ogarniać i to wszystko. Ale cóż, udało się. Jak ja dawno nie widziałem tego napisu. Nie no, w sumie niedawno. Tak, i kosz zawsze w prawym dolnym rogu defaultowo był. Za każdym razem. Co my tu mamy? Windows Movie Maker, samouczek systemu Windows XP, kreator transferu plików. O, aż mi się nie chce otwierać menedżera urządzeń, ale dobra. Właściwości. Sprzęt. Menedżer urządzeń. Ła, jak ja dawno tego nie widziałem. Czyli co nam powstało? Chipset. Bateria mamy, ale zużyta do zera, więc po łączeniu zasilacza wiecie, co się wydarzy. Tak, dokładnie to. Czarny kolor. Wiecie, jak się przykro patrzy na ten system z taką nostalgią, że to już nie ma wsparcia i tak naprawdę żadnego oficjalnego zastosowania już nigdzie. Szkoda. Spróbujemy go zaraz do netu podłączyć, bo o dziwo mamy nawet kartę sieciową 1394. Ale w tym wypadku wykorzystujemy klasycznie RJ-kę i zaraz go spróbujemy podłączyć pod sieć, tylko muszę mu najpierw skonfigurować neta, ale karta sieciowa działa. A nie, pamiętam starą konfigurację. Wow, ale już niestety stron z nowszymi certyfikatami nie obsłuży nasz Internet Explorer 7, 6. To i tym, kochani, miłym akcentem tak naprawdę kończymy. Cóż. Mam kilka sterowników do zainstalowania, z taką przeglądarką niezbyt wiele zdziałam, więc tu mi Legionek dopomoże. Tymczasem, kochani, życzę wam miłego dnia i docencie naprawdę moje staranie. Dziękuję tutaj wam przede wszystkim, że jesteście, byliście tamten rok i jesteście dalej i dalej przybywacie i że dalej będziecie. Trzymajcie się, kochani, oby ten rok wam szybko zleciał. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się i cześć.